plotki wpadają do krnąbrnego ucha Krumcioka Hirsa. Okej, jesteśmy blisko. Nie wiem, czy to tutaj. O, jest Clay. Dojechałeś w końcu. Dobry wieczór, Clay. Tak, trochę mi zajęło. Zobaczyłem duże stado dzików i nie mogłem sobie odmówić mojego polowania. Ale przynajmniej wpadł dolar. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Dobry wieczór. Piękny tutaj. Ładny bar. Dobry wieczór, kłaniam się nisko. Witam. Przepraszam, że tak, niestety. Musieliście chwilę na mnie poczekać, ale polowanie porwało mnie. Słucham, zamieniam się w słuch. Leci puch. No to tak naprawdę to jest to miejsce, czyli cała tawerna. Dodatkowo niedaleko tutaj za tawerną jest miejsce, w którym zorganizowaliśmy i tak naprawdę przeszykowaliśmy cały ring. Czyli tutaj w tawernie będzie ten turniej pięściarski, tak? Bo wie pan, nie jestem osobą wtajemniczony. Tutaj będziemy zbierać zapisy na turniej. A, okej. Okay. Później z zawodnikami będziemy przechodzić kawałek za tawernę. Ale to zaraz ci pokażemy. Okej. Okay. Się nie patrzy. Jebie zaraz łeb. Kumam, tak, czy to jeszcze... będzie poważne wydarzenie. Ile planujecie uczestników, albo ile przewidujecie jaką ilość? Ja obstawiam z 30 na pewno. Tak, ze 30 osób na pewno będzie. Okej. Okay. No. Wstałem $25. Wszyscy tam dziwnie się nie patrzą. Turniej, o co im chodzi? Nim udział. Myślę, że jestem porobiony, kurwa, ja nie jestem. Chociaż. Normalnie nic, żadnego opium nie wpierdalałem, rozkliniają mnie w chuj. Dziwnie nie się czuję. Gorąco mi jest. Gabiów. Ale też nie może być ich za dużo. To nie jest dziwny, ty jesteś chuj dziwny, typie. Nie pobierać dla gapiów opłat, a później wprowadzić jakieś 5 dolców. O! Dobry pomysł. Pierwszy turniej za darmo. Może i tak dobrze by było chociażby tak z $5-10 wziąć, żeby mieć z czego fundować tak naprawdę nagrody. Jasne, a będzie wpis, tak, bo musi być wpisowe chyba od uczestników, no tak, nie? Właśnie o to mi chodzi. Tak, $25. Może Firmon Tyrman to jakiś pomysł, ten gość zawsze ma łeb na karku, może on przedstawi to lepiej jakoś. Wczoraj próbowaliśmy już ustalić cenę. Aha. Ile uznał, że $25 to będzie dobra cena na pierwszy turniej. Około $25. A dla oglądających za darmo. Zobaczymy, ile zainteresowanych będzie. Poczekaj tylko, jak zobaczysz arenę, Krumcioku. A gdzie? Mogę teraz zobaczyć? Możemy ruszyć w tamtą stronę. A to daleko, a trzeba pojechać konno, tak? Nie, daleko chyba. Myślę, że to tutaj macie blisko, ale no, miejsce ładne. A czyja jest ta karczma? Do kogo to należy? Należała do męża panienki Wanty. A teraz do kogo należy? Dalej do niego, ale o nim sług zaginął. No to kurwa, do kogo to należy? Niczyje to jest? Jako, że panienka Wanda jest żoną, na razie się tym zajmuje. Dopóki urząd się tym nie zainteresuje. Aha, rozumiem. O, ciekawe. Saint Denis, drogie pewnie opłaty. Datki, niedatki, podatki. Wacierlatki, matki. Podatki co tydzień trzeba opłacać. Panienka Wanda wszystkim się zajmie. Tak, potrzeba kogoś, kto się zajmie biurokracją. Ja chciałbym tylko zostać i patrzeć, to byłoby najlepsze. Tak jak rozmawialiśmy, to mówiłeś ostatnio, Clay, że ta panienka, która z wami podróżuje, będzie mogła się tym zająć, bo ja nie będę miała po prostu czasu, dlatego tak naprawdę... Ktoś tam kogoś gada, kurwa, na majku. Mam pod opiekę, tak? Później pójdziemy do urzędu, przepiszemy to, żebym ja mogła zająć się swoim i tym. I tyle. No, ktoś będzie musiał po prostu od was się zająć tym od strony podatkowej również. Właśnie mówiłeś, że będziesz chciał stać i tylko patrzeć, a co powiesz, żebyś tylko siedział i patrzał? O, siedzenie było wchodziło w grę, uwielbiam siedzieć i nic nie robić. No to zobacz, jest nawet tu dla ciebie miejsce. Specjalne krzesło. Wow, pięknie, tu się będą wszyscy bić? Tak. Świetnie to wygląda, czekaj, wskoczę. A, no i tu będzie zajebiście. Będę szukał najlepszych gwiazd. Zawodników, najlepiej bijących się gości, będziemy ich brać do siebie do gangu. Gangusy. No dobra, to pokażcie jakąś pokazową walkę. Piękne miejsce, piękne. Ja przecież nie będę się biła, no. Ale może... No to, dobra. Jak zaraz przyjdzie ten Jonathan, to mogę mu sprać manto szybkie. Nie no, spokojnie, może będzie potem startował. Ale ja powiem ci, że super. I kiedy ten turniej, o której? Dzisiaj o 21. 21, no to chucpa będzie niezła, chucpa będzie ostra. Chyba trzeba jeszcze przejechać po miasteczko i ogłosić ten turniej. Zachęcić ludzi. A, właśnie. Reklama.
Jonathan z Bobim zajmują się dzisiaj ochroną. To może też zajmą się reklamą? Podjechaliby tu i ówdzie? Ja jako Krupciok nie wyobrażam sobie, że będę latał reklamowe gale, czy jakieś walki. Krupciok, wiesz, Krupciok to Krupciok, kurwa. Krupciok nie będzie Krupciokowo, kurwa, rozumiesz? Rozumiem, rozumiem. No, to się nie spierdalaj. Nawet cię o to nie proszę. Bardzo dobrze, to mi się imponuje. No, także jedno miejsce jest tutaj i tam koło Valentine jest wielki tor, taki wyścigowy dla koni. Także tam to też jest tawerny. Wandzia. Nieźle sobie to ładnie ustawiłaś, powiem ci. Niezły biznes. No, w sumie to tak. No to co, to możemy wracać do tawerny? Do tawerny, tak, zjemy coś dobrego. A ty nie myślałeś, żeby się bić może? Czy ja wyglądam jak jakaś jebana małpa, co by się lała, kurwa, jak debil? No popatrz na mnie. Słuchaj, dobre pieniądze nam pewno... Nie, no gdzie będę się bił? Jestem artystą. Sztuka, polowanie. Łapie, ale kurwa, najebane, łajna. Może łajna. Słuchaj, kontynuując, no ja jest sztuka polowania. Jednym strzem uwalisz bydlaka 70 kilo, kurwa, osła. Masz go, kurwa, skóra, wszystko, jelita. Robisz, ludzie jedzą, cieszą się, ciepłe ubrania mają. Będę się bił pięściami po mordach, kurwa. Kobieto, wandzia. Młodo po same kolana. Niedaleko mojego drugiego tam rancha. Mamy taki wielki las. Jest pełno wilków, pełno niedźwiedzi. Niedaleko twojego rancha? Jakie znaczy, są okolice? Nakreślę no, może na mojej mapie. Koło Blackwater. Wilki, tak, niedźwiedzie, niebezpieczne. Wilki są niebezpieczne. Tak. No i pumy też tam grasują. O, jest i Jonathan. A czy możemy użyć ciebie, Krupciak, jako gwiazdy, która rozpromuje to wszystko? Absolutnie nie. Jakie wykorzystywanie gwiazdy? Mnie tu nikt nie zajma, nikt mnie nie zna. Proszę. Działam, kurwa, wiesz, inkognito i koguto, kurwa. Zajmiesz się też rozmożegnieniem dzisiaj, turnieju. Trzeba się przyjechać z miasteczka do miasteczka i ogłosić turniej. Właśnie, dzień na to się tym się zająć. Mogę się zająć, ale tu tak zaraz muszę jeszcze załatwić się na sprawę tutaj. A, tu jeszcze. Wystarczy, że przyjedziesz przez miasto i krzykniesz, że zapraszamy tu i tyle. Tak, nie ma co tak. Się kurwa pocić i pucować, to żadne na pewno. Pokażę ci jeszcze tyły tawerny. Mam sporo terenu jeszcze na tyła. Słuchajcie, skoczę na chwilę do rzeźnika, zaraz będę, mam z nim małą sprawę. Dzień dobry, Clint, mam dla ciebie coś. Po rodziczyzny. Coś pan tam dobrego upoznał. Dzień dobry. A, panioczku, trochę skór, trochę dziczyzny, trochę flaków. Głównie dziki. Dziki z bagien. Niesamowite stworzenie. Ja wracam z krokodyli. Piękna sprawa. Panieczku, uciekam, bo sprawa mnie trapi. Widział pan list gończy w Rhodes? W Rhodes? Tak, za... Jak on miał... za tym... Normanem jakimś? No, ponieczka szukają. Ja go znam osobiście. Znał go pan osobiście? Znam go osobiście. Gdzie go pan zna? On w tym siedzi. W Blackwater. Blackwater siedzi? Blackwater. No, ale co ty tam, co będę ścigał gościa, no? Może jest niewinny, może jest winny? Blackwater pan mówi. Chcą za niego dać $200. Ja, mi się obiło uszy, że 500. Gdzie? Przed chwilą mówiłeś, że 200. Dziwne w ogóle. Śmieszne jest to, że gość jest siwy, podstarzały, ma siwą brodę i ma dziwne okulary. Zupełnie jak pan. Gdzie? Ja? Coś. Czy mówisz, że pan w Blackwater gość pan widział? Tak jest. Ja się stąd jadę. A ja mam moje imię to Hans Jungen. Miło mi pana poznać. Miło poznać. Jestem Krupciok Hills. Najbystrzejszy łowca i gość, któremu się nic nie umknie pod nosem. Słuchaj panie, to tą nowinę to serdecznie w rękę całuję. Może tam się wybiorę i go złapę, capnę, ale... Kto mi tam wie? Kto mi tam patrzy? Kto mi tam wie? Miłych łowów panu. Również. Do zobaczenia, przyjacielu, na trakcie podróżniczym. Do zobaczenia. Ale miły gość. Powiedział nam, gdzie jest gość, który jest 200 dolców. Chodź, pokażę ci jeszcze tyły. Bo mamy nawet spore podwórko. Jasne. Czytam o tym całym Normanie, kurwa... Brał mnie? Mówiłeś Norman Braille jakiś. No, mówię Norman Braille, przecież mówię wyraźnie. I słuchaj, szukają go. Podobno jest za niego 200 albo 500 nawet dolców grzywny. Słuchaj, spotkałem przyjemnego staruszka, który mi powiedział, że tego Normana Blake'a, Bajka szukają normalnie i on można go spotkać normalnie w tym... W Blackwater. No, $200 nie chodzi, biła, to chyba we dwójkę damy sobie sami radę. Ale daleko Blackwater jest, żeby tam jechać i go szukać.
Dobra. Siwy dziad, siwa broda, dziwne okulary, kurwa, kręci się po mieście, no trzeba go złapać, no. Podobno urwi straszny, ale kto wie, może szeryfostwo na niego się wzięło, on tak naprawdę nic nie zrobił. Chuj wi. Co chciałeś mi pokazać? No tutaj, ten teren też należy do nas. O, sympatycznie. No co, kurwa, się tu siedzi? No to mieszkańcy tutaj. Mamy z nimi umowę. Można wyjść dalej, patrz na gwiazdy. Oczywiście. Wow. O, pamiętam, jak za dzieciaka się skakało. Po dachach. Czuło się wtedy wolność. Można było być, jeśli tylko chce. A dzisiaj zostało tylko struganie, kurwa, wafla. Na balkonie. No, Stalinizm ma swój klimat, takiej nowoczesności. Jakby to miasto było kilka kroków przed wszystkimi. Tak, podobno na tych torach tu na dole są jakieś tramwaje. Tak, też o tym słyszałem. Takie, co ludzi przewożą. A, słyszałeś o takim czymś, że chłopy normalnie, słuchaj tego, tylko to wiesz, nie, że jestem pierdolnięty. Że chłopy nie. Mają, wóz jeździ bez koni, sam. Para z niego leci, wóz jedzie, po ziemi, kurwa, na dupca. Na jakieś miny, spaliny, kurwa. I coś to nie, no, i coś to nie ode mnie. Mówią, że odklejony, kurwa. Normalnie chłop, wóz bez konia, za dupca, burczy, kurwa, za dupca chłop. I tu w Saint-Denis takie rzeczy są. Jak szybko jak koń? Tutaj, szybciej, kurwa, szybciej. Szybciej? Szybciej niż koń. Bez konia, kurwa, rozumiesz? Szybciej niż koń bez konia. Wiesz, myślałem, że najebany jestem, nie? A chuj normalnie zadupcał, że jakiś... Kurwa, robił jakieś testy, eksperymenty, nie wiem, co on w ogóle do mnie pierdolił wtedy, nie? Takie rzeczy widziałem. Tylko wiesz, co komu powiem, to powiem, że debil jestem, nie? To co komu powiem, co komu wiesz, coś zaczynam opowiadać, to mówię, że debil. Po tym, jak to miasteczko tak szybko się rozwinęło, uwierzę nawet i latające konie. Ale to ciekawe. Monty coś odzywał, pisał jakieś telegramy. Nie, nic nie wyzywał. A reszta ekipy? Gdzie się szlaja? Jonathan robił siku jakieś 20 lat temu i zniknął. Bobby sprzedaje kokainę w Blackwater. O, Blackwater. Sophie. Sophie pewnie pędoży się gdzieś. Ale o, dziewczyna zboczyła. Ugania się pewnie za Suzy Rivers. Leży, pada deszcz. Banda. Powiedziała mi coś o alchemiku. Co? Że nie jest pewna, ale mogą wystawić list gończy z alchemikiem. W jakiejś już sprawie, z jakiego powodu? Ej, konia ktoś tam przyjechał, to on pojebany. Ta dorożka. Z całą tą sprawą związaną z Suzy Rivers i tym dzieckiem. Dziecko, Suzy Rivers, alchemik? List gończy za nim, dlaczego nie płaci alimentów? Podobno to jest dziecko alchemika, nazywa się Dragon. Kurwa mać. I Suzy Rivers go zabrała. Albo to alchemik go zabrał. Ja już tam nie wiem. Nieco gorsze, ten list gończy czy to imię. A, ale to jest dziecko jego i Suzy? Mówi, że to dziecko zrodzone ze smoczego jaja. Kto by wiedział, czy jest to dziecko? No tak. No i na dodatek jest rude. Oczywiście bez urazy. Kurwa macie, powiedzieć, że wszystko jest skomplikowane i zwariowane. Ciężko to w ogóle zobaczyć wszystko w jeden rytm. Mm-hmm. Wydaje mi się, że alchemik czasem może bredzić. Nie sądzisz, tak, Clay? Może i bredzi, ale... krzywdy nam nigdy by nie zrobił. Absolutnie, absolutnie. Znam go wiele lat. Gość naprawdę wiele razy uratował nam dupę. Ale czasami jego opowieści o smoczych jajach, rudych dzieciach, Dragon... Wydaje mi się, że gość lubi poużywać opium. Tak czy siak, na pewno to dobry kompan. Jak tylko usłyszał, że zrobimy z niego czempiona i będziemy go paszerować opium, bardzo się ucieszył. A, właśnie, on będzie na tej całej gali, tak? Będzie walczył? Tak. Nieźle. Ja, Fili, alchemik, będziemy brać udział. Tak. A? Panienko Bando, tutaj na górze, na balkonie. O, tu mam ten room na spróbowanie. O, room! Chętnie. Tylko uważaj, Krumciuku, podobno mocny. Naprawdę mocny. Nie ma rumu na Krupcioka. Ale jestem w sumie ciekawa, jak wam będzie smakował. No, bo zobaczymy. O kurwa, dobry, ognisty, siarczysty w chuj. Faza od razu wpierdala się na banie. Łódź kryca, kurwa mordzia. Ale jest zarzut, ale jest zarzut. Ty bo nie wie, ja pana chwieję, panie. Ja muszę siąść. Dobry. Ja muszę zakurzyć. Weź. Ale wjechało, to ja będę siedział tutaj pod tym barem.
I czekam na Montiera i galę, kurwa, będziemy robić galę. O 20. Najlepiej młody, wejdź do salonu, będzie ci łatwiej. Wejdziesz do salonu, krzykniesz frazę i oni będą wiedzieć, co jest 5. Tak. Każdy mordobicie chce zobaczyć. Tylko pamiętaj, $500 do wygrania. O, ma ich zachęcić. Dobre, Wandzia, zarzucisz jeszcze jedną butelę? Na później? Proszę cię. Tylko taką. Nie ma problemu, nie, spokojnie, damy sobie radę, nie? Do widzenia. Żebro. Do zobaczenia. Podobno jest jeszcze rum bananowy. Rum bananowy? Ale nie. Nigdy nie widziałem bananów. Jak to? Nie widziałem, naprawdę. W okolicy nie rosną, nigdzie nie widziałem bananów. A panienka skąd bierze banany? Ziarno zniknęło. No właśnie, kurwa. Pierdoliła, może po te banany poszła. Chuj wi. Nie sądzisz, że ona dużo ma rzeczy? Tu rum, tu tego, tu bar, tu tego. Zmarły mąż. Tu rum daje, tu banana, kurwa. Mhm. Że mąż przypadkowo nie umarł. Tak, pani Wandzio, Wandzia. Gandzia, kurwa, palona jest. No ja. Może użyła jeszcze, bo banana? Niestety nie, ale u siebie w domu mam banany. Banany z Guarmy. Guarma. O. Tak. A daleko pani mieszka? No niedaleko. Kurwa, ten rum ciężko mi siadł na banie, powiem ci. Chujowo się teraz czuję. Żołądek mnie boli. Kurwa. Przecież byliśmy u panienki. Bandy. A byliśmy tam, na Bright White'ów, kurwa, ta? Tak. No to syćki możemy tam konicki pozłać, kurwa, i tam coś zjeść. Banana jakiego. Chyba, że mamy coś do roboty jeszcze. Ile tego całego mordobicia mamy czasu jeszcze? 2 godziny chyba. Albo tak, nawet 3. Ze 2 godziny. Za 2 godziny trzeba być z powrotem w tawernie. Żeby przygotowywać wszystko. To co robimy, Clay? Ruszamy do tej panienki? Możemy zobaczyć te banany. No to dawaj. Może to jakiś biznes z tego wyjdzie. Tylko kurwa zbiorę, poczekaj. Ale dziwna faza. Kurwa. Gdzie jesteś? Tutaj. Chodź tu. Zobaczcie, chodzę równo po torach. O kurwa. Zobaczcie. O kurwa, koń chyba też podpił tego rumu. Panienko Wandzio, to co? Jechać do pani tam do Wartrightów, da? Gdzie mój koń? No możemy jechać. Damy radę. Wiśtawio, ma panienka konia, czy chce pani jechać ze mną? Mam konia. No to Wiśtawio. Jedź na wszystkie wozy, lecimy. Się najebałem tym rumem, powiem ci, ten dżin, czy to proszę rum bardzo. Było? Ciężka faza mi wjechała. Ojej, ja nie wiem, jakim chujem ja przejechałem od tamtej strony, od wody, ja nie mam pojęcia, nie? A gdzie jest, kurwa, ten ekonomiczny Clay? Fuck, ale się najebałem, kurwa. Ciężka faza jest, powiem ci, ciężka faza. Dałaś mi truciznę, żołądek mnie boli. O kurwa, Clay się zjebał z konia. O kurwa, Clay, coś ty zrobił się za pośmiewisko, chłopie, to masz 40 lat. No, ty mi dałaś, kobieto. Proszę powolutku. Trzeba siąść chyba na chwilę odpocząć, bo ja się źle czuję, już nie jest zabawnie. Chodź. O, ciężkie gówno, ale faza, dziwnie mi się widzi. Jakoś mi się to nie widzi. O, pieprzony dywan. Uważaj na siebie, Clay. Ale słuchaj, usiądziemy na krzesłach, co? Na klimacie zapalimy. Ty, ale pudel śmieszny. Ale faza, ale mi wjechało, Clay. Nie mamy jakiejś kokainy do rzucia? Panowie. Nie, wszystko oddałem. Fajnego masz tego psa, tego pudla. Wygolony, ogolony, odcięty tak śmiesznie. No weterynarzy się nim zajmowali. Co a panienka ma jednego tylko? Mam 3. Nie. 3. Tutaj ludzie cały czas przychodzą. Leży mordy, kurwa. Leży mordy przy mnie, kurwa, jak siedzę. Bo ci, kurwa, nic nie mówię. Tak. Nie drzwi mordy, kurwa. W kurwia mnie, wiesz, najebane jestem, siedzę na chillku, kurwa, jaram szluga. No. No przepraszam, Vlada, rzeczywiście, nie chyba nie dziwnie ci robię, co? Nie. Pieprzy są i czekają, ale faktycznie, po co on szczeka w domu? Na nas? Dobra. Chujmy, żeby się po te banany przyjaźmy, tak? Chujmy te banany. Tak. Hej, będzie Monty. Pokaż banany. Zdałam już. Gdzie? No tutaj, do tej torebeczki. Jakiej torebeczki? Tak, są banany. Dziękujemy. Testujemy. 10 bananów. Po nich pić się chce. Znowu być banany. Zero, kurwa. Co ty masz? Jest, kurwa, burek. Ciapek, kurwa. Zaaportujemy. Tomahawk, do rzucania.
nie, nie trzeba tutaj żadnego. Ale spokojnie, poczekaj, zobacz tego. Nie będę psa, nie będę wczytał psa, odsuń się. Zobacz to, zobacz kurwa co dostałem od szeryfa z Rose. Tutaj tego. Kurwa pizda. I podchodzisz se i cyk kurwa i zobacz tego i chuj i se cykosz i ci nikt nie podejdzie. Burek, kurwa odsuń się. Burek, aport. Zobacz kurwa go, zobacz, serweczka, to się ogarnie, to się ogarnie. Mam ziomka kurwa od mieszkania. Zmasz te banany, masz te banany i spierdalamy. Znaczy spierdalamy, nigdzie nie spierdalamy, no nie robimy jaj, siedzimy dalej, nie? Siedzimy dalej, fajnie jest. Stój, że banany ci dam. Zaakceptuj, dwójeczka. Proszę bardzo, trzymaj te pyszniutkie jędrniusie, bananusie. Ile za te dwie dziury? Spokojnie, naprawi się. Tak, krótko powiedział, że założę, że żaden swojego chroniarza nie złapie tego Tomahawka. No lepiej nie, lepiej nie. Kurwa, otwórz mi drzwi! Spokojnie, tylko wychodzę. Na luzie, nie będę rzucał, no co ty żartujesz, kurwa. Pistoletem stoi. Z pistoletem tylko mocny. Z pistoletami mocni. Pistolety mają. Pistolet, zobacz go, szczelbę ma. No tutaj. No. Chuja mi zrobisz, rozumiesz? Chuja mi zrobisz mojemu ziomkowi, żebyś mi kurwa twojego szefowej. Weź mi dyndać, kurwa, rozumiesz? Dyndoć. Chodź, Klej, kurwa. Nie no, Klej, będzie trzymaj fazon, wydupce, że robisz pośmiewisko, kurwa, gadasz głupoty. Słuchaj, Wlanda. Walada. Jak idą nasze biznesy? Czy wszystko strukturalnie się rozwija do przodu? Tak. Perfekcyjnie. Najpierw to mi się podoba. Tak, będziesz po dzisiaj zadowolona. Jak nigdy. Oczywiście wpadnę wieczorem pooglądać walki. O, oczywiście. Zapraszamy serdecznie, oczywiście. Jesteś bardzo mile widziana. Oczywiście. Mam nadzieję. Kurwa, za nie to się kończy, bo zbukowałem. Tak, czuj się jak u siebie. Kurwa, już nie chcę się tak czuć. Jest źle, źle mi jest, kurwa. Okąpałbym się, gdzie jest staw z wodą. Tak, woda pomoże. Może jakieś piwko by trzeba było wypić. To ty, wodę, woda. Gdzie tu masz staw z wodą? W którą stronę się kierować do wody? Tutaj, w tamtą, tak. W tamtą, świetnie. Kurwa, jedziemy. Dawaj go, kurwa, skaczemy. No raz, dobrze. I hamuj. Krupciok się, kurwa, wykąpi. Kurwa, ale faza ty. Ale dżin dał czadu. Tu se łyka wozny wezmę i będzie dobrze. Wujek jest świeżutki, wujek jest już pachnący, kurwa, świeżutki. Koniec, kurwa, gdzie jest fura? Gdzie zaparkowałem? Ja pierdolę. Co jest, mordzia? Wjechało mi ciężko, kurwa, chyba mnie zespawało. O kurwa mać! Porobiło mnie fez. O mordzia, ale porobiło fez, to była najlepsza faza mojego życia, mordzia, naprawdę, zwariowałem. Stary, grzyby plus gin, musimy to opatentować, kurwa, musimy to opatentować. Dobra, faja kurwa nie jest zła. Czekaj, Elizabeth, dobra, widzimy się w Blackwater. Tak jest. Może przy okolicy urzędu? Tam jest urząd? Tak, Blackwater jest urząd. Przy urzędzie gdzieś. Tak, przy urzędzie. Pożegnam panienkę Wandę od ciebie. Jasne, jasne. Dzień dobry. Wiecie pan może tutaj Kane'a? Kleja? Jakie tu są ceny tych rzeczy? Jabłko jest za dolara, to słabo. Dzień dobry, lady. Nie chciałby pani może kupić standardowego, zwykłego drewnianego łuka? Z ciosu, ciosanego. A ile wart? A on jest wart 6 dolarów, ale dla pani będzie za 3 dolary, bo tak naprawdę używam już innego łuku na inną zwierzynę, a ten po prostu mi jest zbędny i szukam po prostu kupca. 3-4 dolary jest pani po prostu. To pani da to. Przyjemnością. Przyjemnością? Świetnie, proszę sobie go obejrzeć, aż pani zaprezentuje. Ja już go używałem, jest naprawdę sprawny, nie jedna gazela padła, że tak powiem. Bizon, że to się... Ja nie wiem. Za głośno krzyczę. A coś do tego łuku ma pan jeszcze? Proszę panią lady, no strzał, ale to już moje kołczanie, niestety nie na sprzedaż, więc już tylko łuk. Ewentualnie niech rozpojrzy moją torebeczkę bez dna. No mam banany jeszcze. 5 sztuk bananów, ale to jest już dorodny i ekskluzywny towar. Są to towary składamary. Banan nie po... Chociaż, a ma pan coś do jedzenia? Do jedzenia? No to, no mam te banany, no. Ale, koleżanko, lepiej nie przepłacać w salonie, dobrze zjesz, tutaj.
W salonie dobrze zjesz, dobrej ceny i świeże jedzenie. Ja mam już takie, że tak powiem, podróżnicze przygotowane. Słuchaj, te $3 za tego łuka dałaś mi? No, już myślałem, że mi uciekniesz bez pieniędzy. Witam. Witaj, Clay. A cóż to za dziewka? Jest to lady, nawet nie poznałem jej imienia, a robię z nią biznesy. Jestem Krumpciok, a pani to? Jak Krumpciok? Krumpciok Hills. A panienka? Carmen. Bardzo mi miło. Miło panią poznać. Clay, merdo. $3 za łuk się należą. Panów również. Co panienka tu robi w samotności w tak ciemną noc? Blackwater. $3. Zaraz wyjebie gonga. Się skończy, kurwa. Sprzedałeś łuk? Tak, stary łuk. Którego już nie używam. A wydaje mi się, że może jej się przydać. Carmen. Łowczyni Carmen. Niezły strój, niezłe balentajsy. Proszę. Dziękuję bardzo. $3 do przodu. Tak się dzieje. A łuk jest warty 6, ale mi jest niepotrzebny. No jest jeszcze panu miłego wieczoru. Miłego Carmen, do zobaczenia na trakcie podróżniczym. Fajne skórzone kapoki. Fajnie miała dziny. Wołałem cię. Napadły mnie 4 wilki. Co ty pierdolisz? Tak myślałem, że to się kurwa stało. A dałeś sobie radę z tego, co widzę truchu. Tak, jeszcze. Wiesz co, czasem na koniu jak przy fanzole dobry wiesz, że tak powiem, tryb. To nie mógł się zatrzymać. Tak? A mają panowie szczotkę dla konia na sprzedaż? Jedną szczotę, jakie mogą. Znaczy, no mam, ale to panienka kupi w sklepie zaraz. Otwierają o 9. Nawet wcześniej o 7. Mogę, bo szczotę mam do swojego konia i to wiesz, nie mogę się dzielić szczotą do konia, bo to ma, on ma oddzielny swój biostan, wiesz, swój oddzielny klimat. Dobrze. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, Carmen. Do zobaczenia. To za odjebany gość na lagu, kurwa, jedzie. Co on odpierdala tym, kurwa, widmo Phantom wozem? Chyba wpadł z jej boku. No, możliwe. A może nie. I co, poradziłeś sobie z tymi wilkami? Tak, poradziłem sobie. To mi się podoba. A później tamten dżentelmen, który wszedł teraz do salonu, który wychodzi, czarnoskóry. Wymyni mi się gołębiami. Chciał się dobić o te skóry. Co? Tak, powiedział, może będziemy się bić na pięści o te skóry. Wow, biliście się? Tak, biliśmy się. Wow, i kto wygrał? No, na czyim koniu są skóry. Wow. No, Clay, powiem ci, że z tobą nie ma co, kurwa, dłuchać, kurwa, zimną kaszę, nie? Jak to się mówi. Tak. Jeszcze mam takie pytanie. Gdzie się pan tak nauczył bić? On już swoje lata ma z takim młodym człowiekiem wygrać. Kiedyś z braćmi dla zabawy. Obijaliśmy się po mordzie. Tak wyhartowałem ducha walki. Clay walczył z niedźwiedziami kiedyś. Zapasy z nimi robił. Przepychali się. Nie no, w to akurat nie uwierzy. No, naprawdę. Nie? A myślisz, że taki mały niedźwiadek, młody. Nie jest śmiertelny, jeżeli wiesz, jak się z nim obchodzić. Z takim się siłowałem. Właśnie, on się z takim siłował. Gdzie z takim wielkim gryzli? Z takim nikt by nie miał szans. Rozszarpałby cię jak małego króliczka. Sam kiedyś wilki zaatakował, to ledwo uszczą z życiem. No, chwilę po tym jak z wami. To jest Clay Margomedov. Clay Margomedov, tak jest. A teraz będę miał sparring. Zmierzę się z tamtym człowiekiem. Bitka za stajnią. Za stajniami, kurwa. Dobra, start. O kurwa, party, co jest? Obrotówkę mu z łokcia wypierdolił. Dobrze, wow, to jest to. Dobrze, walka, świetnie. Wow. Mamy pierwszy knockout. Nieźle ożrał. Znawca, to jest kurwa ten. Jak się nazywał ten gość z taką dziwną fryzurą, co był promotorem Mike'a Tysona? O kurwa, mu wyjebał. Jak on się nazywał? King? To tłucz go no. O kurwa. Podwójny suples. King Condon. Don King, kurwa. To jest Don King świata, kurwa, z... tych. Westernów. Zaraz wpadnie na deski. Pan mnie tego nauczy. Kurwa mać. Indianie takiego wielkiego najebał. Gość ma kurwa styli klasę. Pardon. Dobra magarsia, champion. Krumpciał. To jest podstawa. Może to Indianin. Może on będzie naszym czempionem. Ja nie wiem, ja się nie znam, kurwa.
Może tak. Czarna garda indiańska. Ale niech pokona jeszcze, niech pokona kilku, niech pokona jeszcze kilku. Dobra. Dawaj taki sparring partnerów, jak pokona jeszcze kilku, to możesz inwestować. Z nim zawalczę. No to zawalcz z nim, ha? Ja mogę z kimś słabym się zmierzyć. To może ze mną. O! Panienka Lady, może pokażę klasę. To by było dobre, to by był dobry pojedynek. Ty z nią, dawaj, dawaj. I zróbmy to, proszę was. Proszę, panienko, zawalcz tutaj z kolegą. Panienko, zawalcz ze mną. No co, dawaj na ring, nie straj żurę, proszę cię. Lady. A nie, tu... Kupię pięćdziesiątką karmy. Druga runda. Gotowi? A, szkoda. Zaczynajcie. Panience podałem, właśnie. Ale spokojnie, we freak fightach trzeba podać tylko cenę. To będzie pierwszy freak fight. Prosto z Guarmy. To będzie szalona walka, to będzie szalona walka. Zapłacę ci za to $20. Jak wyjdziesz z nim do walki. Jedna runda, na naszych zasadach, no spokojnie. Ja mówię, proszę cię, no. $20, to ja zarabiam od tak. No to jaką cenę sobie życzę za taką walkę, żeby wyskoczyła z tym dużym gościem? Dobra, złóżmy się na walkę wszyscy. No przestańcie, ja z panienką. Się z nikim piła, przestańcie. $200 możemy dać. To dużo. Nie chcę pieniędzy. To czego chcesz? Czego pragniesz? Czego pragnę? Gotowi? Wolności pragnę. No to zaczynajcie. Masz ode mnie, czy wolność, w jakim sensie, bo to jest wielowymiarowe wyrażenie. Masz jeszcze... Chciałabym mieć dużo pieniędzy, nie pracować już. Mam trochę inne, ale też pomogę. To co ci teraz gwarantuje walki w takim stylu? Ty jako mała kobietka walcząca z dużymi gośćmi możesz zarobić tysiące, miliony dolarów. Ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić liczby w ogóle, jakie to możesz sobie wykręcić. Widzisz, oni mnie zmiotą. Ale o to w tym wszystkim chodzi. Będziesz bita, ale będziesz zarabiał miliony i potem będziesz miał swoją wolność. Wycierpisz się, to jest chwila, moment. Ale nie wycierpisz się, dostaniesz gonga, wiesz, wyjebiesz się, on go kopnął, udajesz normalnie, udajesz, nic się nie dzieje. Wszystko jest ustawione. Zrobisz show. Mała Lady Baby, a może zrobić coś lepszego, oni się będą podkładać. Mała Lady Baby. Tak, Lady Baby heroska, będą się podkładać goście, będą się wypierdalać, to będziesz wszystkich pokonywać. Możemy też to zrobić. To jest kwestia po prostu chęci i trochę pracy. Pan ma dobre katana. Tak, mam też odpowiednich ludzi. Słuchaj. No, wyobrażam sobie. Wyślę ci gołębie moją wizytówkę. Skontaktujesz mnie ci telegram. Przemyślę to. Jasne, mam nadzieję. Jakie jest twoje imię, Lady Baby? Kiedyś się już poznaliśmy. Violet. Violet, tak, Violet. Miło mnie poznać. Jestem Kurcio, pewnie mnie pamiętasz. Kurcio, pamiętam. Wygraną dedykuję pani. Ojej. Właśnie, ze mną. Chodź, pani. Jedna rundka, taka pokazana, to 10 sekund, chociaż nie pokazowe, no. Tak absolutnie, przecież ja robię zmiecie, to nie ma w ogóle. Ale nie zmiecie, zasłonisz się i wiesz, on uderzy, udaje się, będzie udawał, że będzie wydzielał. Będę lekko pił. Dobry. Dobry. Panowie, to jest kwalifikacja do ryba. No, już się pan krzywdy, panience, nie zrobię. On będzie się dawał tu kiwać. Szeryf przegrywa. Ja wam nie wierzę, naprawdę, ja dostanę od was, ja to czuję. Nie dostanie, panienka. Panienkę na bok? Pan nie wie, tylko na raba walka. Oczywiście tak, przepraszam bardzo. Jeśli nie nudzi swojego przeciwnika. Tak? Chociaż tyle może pan na niego wygrać. Jeszcze nie wiadomo. O, dzień dobry, już jestem, szukałeś mnie? Na pewno Krupcio to. Hills. O! Chodź od wszystkiego. A ty? Dziękuję bardzo. Eli Andrew. Eli Andrew. Po drugie... Tak, piękne stopy. Dziękuję bardzo. Nie, buty, przepraszam. No, buty stopy specjalne. Tak, lepiej utrzymywać się powierzchni. Eli, chcesz się pobić trochę za kasę? Panie w kapelutku. Co ty na to? Nie. A pan zna jakąś czarodzieja? Ty się ponapiłeś za kaskę? Gruba kasa. Gruba kasa. Co, Eli, co ci potrzeba? Trzeba szukać do odpowiedniego pomocnika. Ja pomocnika? Tak, zostałem wydelegowany właśnie specjalnie dla ciebie. O! To bardzo miło, to mi potrzeba jest mięsa. Mięsa? Tak, koniecznie. Właśnie, pan to takie razie warto ruszyć na polowanie, albo do salonu. Tam jest dobra dziczyzna. Mam ewentualnie jajko z bekonem. Nie no, jajko z bekonem nie warto, nie podamy przecież zwierzęciu. A, dla zwierzęcia! Przestań o jakichś jajkach, dawaj tą walkę. A co panu z tą walką, tak? That's so peppin' crazy. Pan tu narwany chyba jest. No widzę chciałem właśnie. Zawalczyć. To było ciekawe. A dlaczego akurat ze mną? Pan sobie znajdzie kogoś wyższego i silniejszego. Ale chodzi... Ale wtedy dostanę. Chodzi o ten paradoks, że... Wie panienka, panienka jest taka mała, on jest taki wielki, dochodzi do walki. Ludzie byli chcieli to zobaczyć. To jest forma takiego doświadczenia. Naprawdę fajnego. Paradoks jest taki, że zostanę w pierdol, bo ląduję na ziemi. Absolutnie, to wszystko będzie tak zrobione, że... Chodzi o kreację tego wydarzenia. Nie będziesz nawet... Nie dotkniecie nawet ten wielki... Ludzie będą wstawiać. Krupciok. Drogi panie, ja muszę znaleźć sobie jeszcze męża. Ja nie mogę wyglądać jak zbite jabłko.
Nie wiem, rozumiem twoje obawy i doskonale rozumiem cię, Lady. Nie będę cię do niczego zmuszał. Nie będę cię do niczego zmuszał, ale pamiętaj, że to wszystko się rozwija w nadzwyczajnym tempie. Niedługo możesz zarobić setki tysięcy dolarów. Będziesz mogła pomagać zwierzątkom, będziesz miała swoją uprawnioną wolność. Jakaś ustawiona walka tam była, chłop się nie bronił, a on go bił. Może to mówię. Szeryf jest. Szeryf? No szeryf na czerwonym. No wszyscy się biją. Proszę, kurwa jaja. Jelo Snacks. Link do YouTube. Ja pomyślę o tym, co ty odpierdalasz? Co ty tego robi? Tak, będą się walki kobiet. Panie Krumciok. Tak? Pomyślę o tym, chcesz walczyć. Ja nie chcę walczyć. Wygrałem pojedynek z mistrzem Valentine. Jak panienka ze mną wygra, to tak jest, no, sporo dolarów dostanie. Dzisiaj mam jeszcze turniej, kto wie, czy nie będziesz miał swojego zawodowego występu dzisiaj. Tak panowie, to czyli... A możesz wstać, Eli, czemu ty leżysz? Co? Aha. Panowie, ja naprawdę bardzo dziękuję. Ja pomyślę o tym, dobrze? Kurwa, jebany zbugowany starcze, wypierdalaj z tym jebanym wozem. Co konik jest jadę? Kurwa, widzisz? Ej, co ty robisz? No to nie złożymy weterynarka, dobra, chuj z tym, zabieram furę, nie? Ej, no, na spokojnie. No, pański klient jest weterynowany. Na spokojnie. Żeby go sprawdzić, czy wszystko jest z nim dobrze. Swojego konia. Kurwa, czy ty jesteś... Rozumiesz mnie? Czy ty może jesteś pan stanie... go przywiąże? Dobra, przywiążę go, ale spytam się, czy jesteś w stanie sprawdzić wszystko, czy jest zdrowy. Kurwa. No próbujemy, ale koniec bardzo niespokojny. Ale to niespokojny, jurny jest, no. Jurny, skurczę. No. Można podejść, spokój Elżbieta, spokój. Ja będzie spokój, dziwo, no. Dawaj, zadaj go. Ja się boję podejść, dobrze, nie spokojnie, się spokojnie. Poczekaj, uspokoję, poczekaj. Nie, już spokojna. Nie jest spokojna. Potrzebuję, tak, żeby ktoś go wytrenował. Jest wytrenowany, tylko widzisz. Pan trzyma może go. No to kurwa są zajebane gify. No, Ali. Krupnik to ty? No, proszę. Tak, to ja Krupnik. Dawaj, ja się boję. Bo dupy urabiam, nie świeruj mi tu. Dzień dobry, jak się tam wiecie? Siema, dobrze, a ty? Dobra, ale jak dostaniesz... Cześć, cicha woda! Odpuszczam. A, mordko moja, no tutaj koniec, prawda, teraz u weterynarek jestem, obczajamy, co się dzieje z Elżbietą. Jak u ciebie? Co się dzieje na mieście? Co się kurwa dzieje, zawijaj bagietę, to jest mordzia, no. Słuchaj, normalnie jakaś wiedźma chodzi po mieście i rzuca czary na ludzi. Tam stoi w sumie! Ile konik ma lat? Wiedźma, która rzuca... Ta? Masz rewolwer, to już rzeczywiście. Zawsze. Rzuca czary na ludzi, ale to są jakieś brednie, nie ma czarów. Normalnie stali przed ratuszem i nie dali jej wyjść, ale teraz jakoś chodzi, nie wiem jak Krupcio, to... Nie jakaś, ma lat, no, dupa z jakiegoś klanu tego alchemika, oni są wszyscy pierdolnięci. Najebanie opium, odklejani totalnie, nie mają co robić. Już się dowiedziałeś? Nie świeru, nie ma się tak przejmować. Trzeba ją na mieście, to też historia. Banków kradają morze. Zaczarowała wczoraj. Czy pan może się skupić teraz na tym koniku? Może byli w sensie tylko tak powiedzieć koleżance na pytanie. Ile konik ma lat? Konik ma lat 10. 11 już prawie. Konik jest zdrowy. Tylko ja dam leki, w razie gdyby panu osłab, tak w podróży, o, właśnie, leki by mi się przydały, jakieś takie rozruszacze do konia, wiesz o co chodzi, to ale my mamy bardzo wspaniały lek, który napędza konika, więc... A za darmo oczywiście? Potem... Nie, no właśnie a, nie. A, to nie chuja, to nie będzie, nie będzie napędzać konika. Ten za darmo, ale ten co teraz, ale to nie jest... To niestety nie, niestety tutaj budżet to jest taki okej. Mam 14 dolarów, księciu, moje konieczki. Dobrze, dostanie pan za darmo lek, ale ten rozruszać dla konia, no niestety kosztuje 30 dolarów, więc nie mamy go przy sobie to i pan nie, go nie stanie. Nie, mamacita, słuchaj, zrobię tak, daj mi to... Dobrze. O, dziękuję spokojnie. Pięknie. Ale naprawdę... To... Jezu, spokojny, słuchaj mnie tutaj, wariatko, ty, a gdzie wy mieszkacie? Gdzie mieszkamy? Na gdzie wy satynujecie? Na farmie Emerald. Niech to wyciągnę tylko bustole i ma piwo. Gdzie to kurwa jest? Bardzo blisko Valentine. Blasko blisko Valentine, jak się to jeszcze nazywa? Emerald. No, Rancho Emerald. Ale macie pierwszy atak. Naszej bandy. Porwanie kurewne z Emerald. Nie no, rzeki kurewne, przepraszam, żartuję tak. Buduję napięcie. Valentine Roads. Emerald Rancho, dobrze, wybiorę się. Widzę, że panie najlepsze ma. Emerald Rancho, kurwa nie wpierdalaj, bo sobie szukałem normalnie, spokojnie. Słuchaj, jesteśmy w sumie sąsiadami. Z półtorej mili od naszego domostwa, naszego domu ekipy mieszka ta. Nieraz możemy schnuć tym kurwa dobrym gulaszem, przyjść dobrym mięsem, dziczyzną się podzielić, dobrego coś zjeść. Zapraszamy w takim razie. Za las normalnie bardzo blisko, na konia tylko wysiąść i podgalopować. Może nie nawet zrobimy parapetówkę. No, kurwa, macie parapetówkę. Drewniówkę taką. Nie ma parapetów, drugi panie.
Witaj, Kamczuku. Zapraszam do kuchni. Panie Brzezisko, witaj. No dobrze, witaj. My nie przeszkadzamy. Jeżeli to... co się działo z zastępkiem, to zapraszamy. Tak, zacznij sprzedawać na stracie. Nasz turniej pięściarski został ogłoszony w każdej mieścinie. W każdej. Dobrze, świetnie, czyli dużo ludzi przybędzie, to też zrobiliśmy ogłoszenia. Do zobaczenia, tak, dziewczyny, papa. To świetna robota. Kurwa, brzmi jak ksiądz. W Valentine wszyscy wiedzą, w Strawberry tak samo. Rose również. Może być gruba impreza. Widziałeś gdzieś Kleja w okolicy? Właśnie nie, też myślałem, że go tu spotkam, mieliśmy się tu spotkać. Możliwe, że jest bitka, ale chyba wszyscy opuścili ten pseudo-ring w tamtej okolicy. Dobra. No dobra, 21.30 to się zaczyna, ale czekaj na telegram od Montiera. Od Montiera. Tak. Prawdopodobnie powinien za chwilę napisać do nas wszystkich. Tak jest. Spotkanie pewnie na chacie. Do zobaczenia. Tak, do zobaczenia, żegnaj. Dzień dobry. Wie pani, ile dzisiaj... Dzień dobry, ja nazywam się Krupciok Hills. Mi tu powiedziano, że pani jest baba Jaga, a absolutnie w żadnym stopniu nie chcę panią obrazić. Bo tak z ciekawości pytam, czy to pani naprawdę za czary? Jak nie. Ja w księżyc kocham i słońce, żadną czarownicą nie jestem, nie uprawiam żadnej czarnej magii. Jestem dobra i żadnych takich rzeczy, nic nie jest to związane ze mną, proszę pana. Dobra, przepraszam, tylko to chciałem zapytać, o nic się nie dzieje, a to pan czarodziej? Energia słoneczna, ziemska, ziela. Kurwa, wy jesteście ciężko fascynującymi ludźmi. Dziękujemy bardzo, bardzo miło nam... Odjebanie od rzeczywistości, kurwa. No, a wy skąd jesteście? Skąd pochodzicie? Jestem z Armadillo, jak coś, troszkę ze zachodu. Jesteśmy spod Lagras. Lagras? Magda. Nie słyszałem o tej krainie. Jest tam wilgotno, bardzo wilgotno, mgła, wszędzie mgła. Bagniście? Błoto. Tak, błoto. Nie jestem żadną wiedźmą. Nie, spokojnie, chcę tylko porozmawiać. Tak ja nie wierzę w te wiedźmowanie, te czary, bo dla mnie to jest bzdura, brednia, nie ma czegoś takiego jak czary. Normalni ludzie jesteście, po prostu nać panią opium, ja też sobie przypierdolę na weekend, to też mnie kurwa lubi odkleić. Odejdzie pan, czy stanie kobietę wiedźmą nazywać, czy mam po szeryfa iść? Nie wiem, macie tak to codziennie, no to wiesz, klimat. Ludziom, tak, Klej? Przepraszam, muszę państwa na chwilę przeprosić, mam tutaj małą rozmowę. Dobrze, lady i gentlemani. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Muszę uciekać, zabieram się z miasteczka. Co? Zabieram się z miasteczka. Dlaczego? Nazwałem konstabla psem, a jego szeryfi chcą mi grzywnę wrzucić. No to spadamy stąd. Spada. Gdzie idziemy? Tu jest! Dobry. Panie, co mi pan tu wjeżdża? Wow, kurwa, mać, sorry, przepraszam. Pochylałem dżinu trochę, przepraszam. Wow, do widzenia. I kurwa, serio, to był gość, ja pierdolę. What the shit. Nie wiem, gdzie jest Klej. Ktoś za to beknie, martwa kobyła. To niedobra kobyła. W takim razie do domostwa. Musimy zainstalować strażników, opłacić ich. Wyścig Gold Rush. Coś się dzieje w mieście. Zobaczcie, ta społeczność żyje. Będą VIP-konta, kurwa, i VIP-skórki do koni. Za 5 dyszek. No pierdolę, nie wierzcie w to. A to pan był. Dobry. Jest Klej? Jeszcze nie przybył. Dostałem od niego telegram, że czeka na miejscu. A może udaje się w to miejsce? Klej, wstawaj! O, nie ma go. Herbata i pasztet. Było coś tu jedzone.